Nie tylko pilotażowy program systemu losowania przydziału spraw jest nowością w Suwalskim Sądzie. Z dniem 18 października nastąpiła także istotna zmiana kadrowa w jednostce okręgowej. Ze stanowiska prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach odwołana została sędzia Danuta Poniatowska. Jej miejsce zajął sędzia Jacek Sowul. Analizy wykonane przez Ministerstwo Sprawiedliwości wykazały, że sędziowie Sądu Okręgowego w Suwałkach rozpatrują nawet o prawie 30% mniej spraw niż sędziowie z innych sądów okręgowych apelacji białostockiej, co przekładało się na najniższą liczbę spraw zakończonych przez jednego sędziego. Dlatego na mocy decyzji ministra sprawiedliwości w dniu 17 października ze stanowiskiem prezesa sądu pożegnać się musiała dotychczasowa prezes suwalskiej jednostki. Nowym prezesem sądu okręgowego został wieloletni sędzia, rzecznik dyscyplinarny sądu okręgowego i wizytator Jacek Sowul. W dorobku zawodowym sędziego Jacka Sowula jest już wieloletni prezesura w Sądzie Rejonowym w Suwałkach. Zmiana kadrowa nastąpiła także zaledwie kilka dni temu na stanowisku prezesa Sądu Rejonowego. Tutaj jednak wynikała ona z zakończenia kadencji poprzedniego prezesa. Na to stanowisko powołano sędzię Agnieszkę Kluczyńską.